Panie Andrzeju, dwa słowa, czy mógłbym? Dwa słowa, dobrze? Tomasz Piłowarczyk, Fakt w internecie. Jedzie pan na Ukrainę razem z Andrzejem Wajdą? Ja, znaczy on już tam jest, ja lecę do Kijowa na premierę. Jest premiera w Kijowie? W czwartek chyba, 16 albo 17. Jak na wschodzie przyjmują ten film? No jeszcze nie wiem. Rosjanie? Wiem, no spotkałem się tylko z paroma osobami z memoriału i oni, dla nich to było ogromne przeżycie, natomiast jestem ciekaw rzeczywiście, no to Rosjanie. Ciekaw jestem, jak to przyjmą Ukraińcy. No. Ukraińcy teraz bardziej też się kroją na ofiary. No teraz... nie, no myślę, że nie, to znaczy akurat w tej sprawie i w tym rejonie wszyscy niestety byli ofiarami, ponieważ tam w tych miejscach to są groby nie tylko Polaków, ale również Ukraińców i również Rosjan od lat 30. Przecież wiadomo, że to niestety był terror i reżim, który trwał przez wiele lat. Nie udało się otrzymać nagrody dla najlepszej roli męskiej za film Katyń. Przegrał pan z Robertem Jackiewiczem. Żal? Nie, szczerze mówiąc nie. Ja jakoś tak byłem w ogóle zaskoczony, że mnie Akademia w ogóle nominowała, bo zresztą te role w Katyniu, wszystkie właściwie, one są właściwie małymi rolami, to są właściwie wszystko role drugoplanowe, więc to, co pokazali, to, co zrobili Andrzej Chudziak i Robert Wiertkiewicz, to były jednak dużo większe role, bardziej złożone, interesujące, także szczerze mówiąc byłem sceptyczny, jeśli chodzi o moje szanse w tym, no i także żalu wielkiego nie mam, zwłaszcza, że już mam dwa orły na półce, także niech zdobywają następni. Dobrze, pytanie takie, powiedzmy, jesteśmy na gali orów, skąd ten kapelusik? Kapelusik, wszyscy mnie o kapelusik pytają, no ale prowokuje, no. Los Angeles, ostatnia wyprawa, właśnie z Katyniem. Czyli Oscarowa zdobycz. No tak, instead of Oscar, tak, jest kapelusik. Andrzej Chyra przyjechał z Los Angeles w kapelusiku. Dziękuję bardzo. Dziękuję.